Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry, dzisiaj kochani mamy wtorek, odzywam się już do Was troszkę późno, zaczęłam właśnie nagrywać, bo jest przed godziną 16, ale stwierdziłam, zacznę tego może vloga dzisiaj, tak jak mówię, jest przed godziną 16, ja na 16.30 muszę być w Babicach, także moi drodzy, zapraszam Was kochani na kolejnego vloga. Powiem Wam, że pogoda dzisiaj od rana nawet w nocy tak strasznie lało, takie straszne wiatrzyska, ale w końcu przestało i teraz mamy taką pogodę, powiem Wam, na zmianę, trochę chmur, trochę słońca, oby, powiem Wam, teraz nie padało. Także moi drodzy, zapraszam Was kochani na kolejnego vloga. A jeszcze moi drodzy, właśnie pokażę Wam, co mam na sobie, zanim wyjdę, więc ubrałam dzisiaj taką ładną sukienkę, rękawki takie motylki, bo wiecie, że lubię. No i ona, zobaczcie, ma taki piękny print takich kwiatuszków białych ze środkiem takim czarnym. Ona jest króciutka. O, zobaczcie, tak wygląda. Także więc, moi drodzy, taka sukieneczka, kochani, na dzisiaj, no bo w sumie jest ciepło, po deszczu, bo po deszczu, ale cieplutko jest. Także, moi drodzy, ja uciekam, odzywam się, kochani, do Was później. No to my się, moi drodzy, już zbieramy. Właśnie jeszcze tutaj idzie mi telewizor. Muszę go właśnie powyłączać, wyłączyć sobie wszystko, bo nie wiem, oby nic nie było. Bo tak teraz patrzę właśnie na pole, jak jest to jakieś takie silne wiatrzyska. No nie wiem, oby nie było jakiejś burzy, nic nie było. Także zamykam, moi drodzy, okna. No i wychodzę. A zobaczcie, moi drodzy, pogoda jest taka. Jest słonecznie, ale trochę chmur jest, powiem Wam, że teraz o wiele mniej, bo więcej wyszło niebo błękitne niż te chmury. Że więc, moi drodzy, ja tu właśnie muszę iść sobie poprawić kwiatka, bo widzę, że go tutaj troszkę przygięło. No, to my się akurat zbieramy teraz. Are your arms wide enough to hold my oceans inside them? Is your heart warm enough? 'Cause it's cold and I need your love. There's no one who holds me like you. No one who can melt this pain. There's no one who sees me like you. Who makes me smile this way. To me, you don't know just how you set me free. You don't know how you make me sing. You don't know how much you mean to me. Everyone's guessing at life, but your love is sure enough to find me. Everyone's trying to survive. You, I'm running to for freedom. There's no one who holds me like you. No one who can melt this pain. There's no one who sees me like you do. Who makes me smile this way. You don't know how much you mean. No to my, moi drodzy, już jesteśmy na miejscu. Jesteśmy, moi drodzy, w Babicach. Jesteśmy nawet przed czasem, bo mieliśmy być na 16.30, jeszcze mamy 10 minut czasu, także powiem Wam, także jesteśmy przed czasem. No, także powiem Wam, zobaczcie, jak tu jest pięknie, ile tu jest róż, jak tu pachnie tymi różami. Super. A tam za mną jest kościół w Babicach. Close. Up in the clouds, I can see the whole world.
pogoda, powiem wam, jest tutaj w Babicach. W sumie taka sama jak u nas, powiem wam. Właśnie nie wziąłem sobie okularów, w samochodzie mi zostały. Jesteśmy właśnie tutaj w takim parku. Powiem wam, przepiękne. Zobaczcie, jakie kwiaty piękne za mną są, różowe. A trawy, powiem wam, jakie wielkie tutaj urosły. Naprawdę, moje trawy jeszcze takie duże nie są jak tutaj. No mega, powiem wam, że przepięknie tutaj w tym parku takim. Ławeczki są, można sobie posiedzieć. Załatwiliśmy wszystko, co mieliśmy załatwić. Także więc jedziemy za chwilę do domu. I moi drodzy, uciekliśmy z tego parku, bo powiem wam, że zaczął padać deszcz. Zaczęły lecieć takie duże krople. No nie, Damian? Uciekaliśmy, co? No naprawdę, ale powiem wam, jakie bujne trawy, jakie przepiękne. No nie wiem, u mnie jeszcze takich traw nie ma. Nie wiem, jak oni to zrobili, że po prostu takie już duże są. Naprawdę pięknie to wyglądało. Zresztą tutaj macie wszystko nagrane, także więc będzie widać. Ale jest duszno. Muszę sobie tu okna otworzyć i co? Jedziemy do domu z tych pięknych, moi drodzy, Babic. No i zobaczcie, jak to wygląda. Właśnie padam, ale już wycieraczkami właśnie trochę ściągłam, bo strasznie nic nie było widać przez szybę. Ale zobaczcie, jakie tu piękne te róże mają. No pięknie to wygląda. Jeszcze ten kościół na tle tych róż. No super. Zobaczcie, tu są nawet i czerwone mają róże. No fajnie to wygląda, naprawdę. Ale trawy, powiem wam, że mnie naprawdę tutaj zachwyciły. Zobaczcie, jakie są mega duże. No naprawdę, tak zielono tutaj. Super. I zobaczcie, moi drodzy, gdzie my jesteśmy. Najpierw muszę tutaj wyjść w moich butach. Już wam pokażę. Zobaczcie. Zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Ale tu pięknie. No super. Zobaczcie. No, to jak widzicie, moi drodzy, teraz jesteśmy tutaj nad zalewem takim pięknym. No powiem wam, że bardzo fajnie tutaj. Ale jak wieje teraz. Ale słoneczko świeci, niebo błękitne, jest trochę chmurek. Także widzicie, pogoda się, moi drodzy, zrobiła. Mam nadzieję, że mnie chyba słychać przez ten wiatr. No powiem wam, że świetnie tutaj jest. My tu zawsze tutaj przyjeżdżali właśnie na ten zalew, gdy sobie siedzieli. No powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie tutaj. Zrobili z Babic, akurat my mieli po drodze tutaj, tak więc sobie pospacerujemy.
No idźcie, Damian, idź. Jakiś pies właśnie jest i Damian nie wiedział, czy przejść, czy nie. No, ale powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie tutaj jest. Dobrze, że jest pogoda chociaż. I'm hoping what I said could make you change your mind. Though it doesn't really matter when my hands are tied. I'm trying to walk across the bridges that I've burned. My only way to you is gone, the tide has turned. So give me a light, show me what I need. I know I'm blind, but I hear symphonies of your heartbeat. That's an understatement. To walk alone, I guess it's my repayment. Please give me a light. Show. Zobaczcie, ile tutaj jest kwiatów właśnie na wodzie. One już się rozwijają, są takie piękne, żółte. No powiem wam, że prześlicznie to będzie wyglądać na tej wodzie. Takie liście i taki żółty kwiat, jak on się rozwinie. No przepięknie, ładnie tutaj. Co, Damian? Właśnie my przystanęli, bo Damianowi się nasypało piasku trochę do sandałów. No i sobie musi wyczepać. Tak? Dobra, trzymaj to picie. No mamy jeszcze picie. No, weź sobie. I idziemy dalej. Idziemy sobie tutaj wzdłuż właśnie tej wody. No fajnie, przyjemnie. Taki spacer, widzicie, dzisiaj my sobie zrobili niespodziewanie. Najlepsze właśnie takie. Dość tego dobrego. Jedziemy akurat teraz już do domu. Jedziemy, co nie? No, no to uciekamy. Jedziemy już do domu. Słońce mnie kurczę razi. Muszę sobie tak stanąć. I jesteśmy, moi drodzy, już w domu. Właśnie jeszcze byliśmy w sklepie w Dildzie. Tak więc, moi drodzy, pokażę wam taki mały food hall zakupowy. A mianowicie coś słodkiego. Damian sobie wybrał coś takiego. Te hipopotamy takie z Kinder. Bardzo fajne, powiem wam, te hipopotamki. Akurat sobie wybrał takie. Co tutaj jeszcze mamy? Przede wszystkim nasze ulubione ciastka, które są, każde jedno jest pakowane osobno. Takie, moi drodzy, ciasteczka. I co tu mamy? Tutaj trzymam właśnie płyn do pukania. Wzięłam jeden właśnie ten płyn do pukania, bo jak widzieliście ostatnio, miałam tylko końcówkę na dole. Tak więc, moi drodzy, dzisiaj wzięłam ten płyn.
Muszę sobie dać tu na komodę. No i na zapas kupiłam sobie właśnie ten fejry o zapachu jabłka zielonego. Powiem Wam, że naprawdę bardzo ładnie pachnie, fajnie domywa talerze, tłuszcz fajnie potem schodzi. Tak więc kupiłam sobie na zapas, jak mi się tamten skończy. Także więc taki haul zakupowy malutki. I wzięłam jeszcze baterie, ale baterie to już Damian wziął, bo tam mu włożyłam do czegoś tam grającego, do jakiejś tam zabawki. No, także takie jeszcze baterie były te, co zawsze kupuję. Także więc, moi drodzy, takie zakupy, kochani, z Dixa. Powiem Wam, że fajnie było nad tą wodą, posiedzieliśmy, pospacerowaliśmy. Fajnie my dzisiaj spędzili ten wtorek, naprawdę. Jeszcze, moi drodzy, pokażę Wam paczuszkę. Byłam jeszcze w Hausie, byliśmy i odebrałam zamówienie. Już Wam tutaj pokażę, co tym razem z Hausa. To sobie otworzę. A, będziemy w szoku wszyscy! Wow! Zobaczcie, co tutaj mam. Zielone żabki. Zobaczcie. Zamówiłam w fajnej, promocyjnej cenie. Takie świetne, zobaczcie. Kolarki. Kolarki z prążka. Jezus, jaki fajny jest ten prążek. Naprawdę świetny. Takie kolarki sobie zamówiłam. One kosztowały, nie uwierzycie, ale one kosztowały 60 zł 59,99. Ja dzisiaj za nie zapłaciłam 19,99. Tak więc miałam taką paczkę do sklepu, za przesyłkę nie płaciłam. No i mam właśnie spadły. No i mam takie, moi drodzy, zielone jak żaba kolarki, ale powiem Wam, ubrać do tego t-shirt na przykład czarny, świetnie będzie to wyglądać. Powiem Wam, wszystkie kolory się sprzedały, ja z tego mam, już Wam mówię, eskę, bo tutaj piszę eska, no i wszystkie się sprzedały, nie ma żadnego koloru, były jeszcze ładne różowe, liliowe, ale niestety na stronie już nie ma, a w sklepie były tylko czarne, ale nie w cenie promocyjnej, tylko za 60 zł. Także, moi drodzy, super fajne kolarki za 19,99. Zobaczcie, naprawdę fajne, ale powiem Wam, jaki miły ten materiał. Naprawdę świetny. I to jest, kochani, zobaczcie, chyba tu widać prążek. Z prążka są naprawdę fajne leginsy, kolarki. Polecam Wam, jeżeli ktoś jeszcze nie ma leginsów ani kolarków z prążka, to sobie kupcie i na pewno nie pożałujecie, bo naprawdę są świetne. No to, moi drodzy, przyszła ta chwila, której nie lubicie, a mianowicie zakończenie, kochani, filmu. Wiem, że piszecie, że szkoda, że już się kończy, jak oglądacie, ale niestety zakończyć go muszę. Nie chcę Was zostawić po prostu bez zakończenia. Także, kochani, jak Wam się też taki podobał nasz vlog, dzień z nami, ze mną, to dajcie łapkę w górę, jak się podobało. Pamiętajcie też o subskrypcji. Oczywiście, kochani, komentarze mile widziane pod filmem. Zostawcie coś po sobie. Super, będzie mi bardzo miło. Wszystkie czytam, na każdy odpisuję, czasami później, ale zawsze odpiszę. Także, kochani, serdecznie Was pozdrawiam. No i widzimy się w kolejnym vlogu. Ściskam Was. Buziaki. No i do zobaczenia. Pa, pa!